Ryba większa niż wszystko. Wiadomości wędkarskie, styczeń 1986. Pierwszy raz przyjechaliśmy tu z Janem zaraz po wojnie. Mieliśmy wtedy po 20 parę lat. Jeździliśmy po Mazurach starym motocyklem z demobilu i łowiliśmy ryby. To były chyba najszczęśliwsze i najbardziej beztroskie lata naszego życia. Cieszyliśmy się, że przeżyliśmy wojnę, powstanie. Mieliśmy nieograniczoną ilość wolnego czasu przy kompletnym braku pieniędzy. Nie wiedzieliśmy, nie martwiliśmy się tym, co zdarzy się jutro. Mogliśmy łowić ryby przez 3 miesiące, od świtu do nocy. Czy może się to znudzić? Nie. Uczyliśmy się łowiąc wspaniałe, ogromne ryby na wędkę własnej roboty, zrobione z leszczyny i jałowca i 2 przedwojenne kołowrotki. Błyski robiliśmy z łyżek, kawałków blach. Komplet haczyków i kotwiczek zrobił nam kowal pod węgorzewem. Pod Kętrzynem wymieniliśmy zegarek na 2 podwójne klejonki i zupełną nowość. Kilkadziesiąt metrów prawdziwej nylonowej żyłki. Uważaliśmy się za najlepszych wędkarzy na świecie. Był koniec czerwca, gdy trafiliśmy nad jezioro Leśne. Jezioro malutkie, ze 2 hektary. Właściwie naturalny zbiornik na rzece. Jezioro otoczone lasem. Na brzegu, na pagórku wznosiła się rybaczówka z czerwonej cegły. Wyglądało to tak ładnie, że aż nienaturalnie, jak landschaft. Brakowało tylko pasącego się jelenia. Rybak, który tu mieszkał wraz z żoną, miał na imię Piotr i był starszy od nas o 15 lat. Do najbliższej ludzkiej siedziby było kilkanaście kilometrów. 2 razy w tygodniu przyjeżdżała ciężarówka. Zabierała skrzynki z rybami, przywoziła chleb. Pomagaliśmy rybakowi, a po kilku dniach zaprzyjaźniliśmy się. Rozmowy snuliśmy przy butelce Bimbur do świtu. Żona prawie nigdy się nie odzywała. Wprost od stołu jechaliśmy na jedno z jezior. Stawialiśmy sieci, potem łowiliśmy na wędki. Duże, ponad 10-kilowe szczupaki wypuszczaliśmy z powrotem, bo taki duży jest już niesmaczny, a ilość ryb, którą łowiliśmy, wystarczałaby do wykarmienia kilku wsi. Pamiętam kilka wspaniałych ponadkilowych węgorzy, które potem wędziliśmy w dymie z drzewa jabłoni, na piękny złoty kolor. Następnego dnia złowiliśmy wiadro kiełbi, smażyliśmy je w tłuszczu jak pączki. Są takie rzeczy, które znudzić się nie mogą. Nigdy. I łowienie ryb niewątpliwie do takich należy. Zwłaszcza w takim czasie i takim otoczeniu. Był środek lata, wieczór po upalnym dniu. Płynęliśmy łodzią po płciźnie. Nagle Piotr skontrował wiosłami, łódź stanęła. Piotr bez słowa pokazał na jezioro. Stanąłem, przyjrzałem się. Na dnie leżał 4-metrowy bal drzewa. Był czarny, z jednej strony grubszy. Nagle bal drgnął. Obrócił się grubszym końcem w naszą stronę i znowu znieruchomiał. Patrzyliśmy na siebie przez dobre kilka minut. Wtedy zaczęło do mnie docierać, że to ryba. Ryba, która była kilka razy większa od naszego największego 15-kilowego szczupaka. Nie wiedziałem, że ryby mogą być aż tak duże. Pamiętam, jak ten złowiony przez nas 15-kilowy szczupak ciągnął nas na łódce ponad pół godziny. Ta ryba, która znajdowała się kilka metrów od nas, gdyby tylko chciała, mogłaby wywrócić, może nawet rozbić łódkę. Ryba jeszcze przez chwilę stała, po czym jak gdyby specjalnie wolno, żeby pokazać, że się nas nie boi, zaczęła odpływać na głębinę. Złapaliśmy za spinningi, wykonaliśmy po kilka rzutów, po czym zwinęliśmy wędki i wróciliśmy do domu. Co to mogło być? Szczupak? Tej wielkości puszczupak musiałby mieć 50 kilo. Podobnie karp. Może sum. Postanowiliśmy, że zostaniemy tu tak długo, aż rybę złowimy. Wieczorem zachorowała żona Piotra. Bardzo wysoka gorączka. Jan wsiadł na motor, pojechał do miasteczka, przywiózł lekarza. Lekarz zadecydował, że koniecznie jest szpital. W szpitalu znalazła się nad ranem. Korzystając z okazji kontaktu z cywilizacją, zamówiliśmy z poczty rozmowę z Warszawą. Po kilku godzinach oczekiwania dostaliśmy połączenie. Okazało się, że od tygodnia jestem przez rodzinę szukany po całej Polsce. Wrócił ojciec, który uznany był przedtem za zaginionego. Musiałem wracać. Jan zdecydował, że wróci wraz ze mną. Zostawiliśmy Piotrowi adresy. Obiecaliśmy, że najwyżej za tydzień, za 2 wrócimy znowu. Musimy przecież złapać tę rybę. Po powrocie okazało się, że wszystkie plany wzięły w łeb. Skończyły się wielkie wakacje. Utraciłem kontakt z Janem. On wyjechał do Szczecina, ja zostałem w Warszawie. Szybko zapomniałem o rybie. Zdałem na Politechnikę, nie miałem czasu, by wyrwać się na Mazury. Czasami po południu brałem spinning i biegałem nad Wisłę, ale to było już coś zupełnie innego niż tam, na Mazurach. Łowiłem duże sandacze i bolenie, ale nawet te kilkukilowe wydawały mi się małe.
Wielkość ryby to przecież kwestia porównania. Nad Wisłą było coraz więcej wędkarzy i coraz mniej ryb. Chodziłem na ryby coraz rzadziej. W końcu, w czasie przeprowadzki, zginął mi sprzęt i tak skończyło się łowienie na czas dłuższy. Ryby mogą się jednak znudzić. 10 lat później zadzwonił Jan. Był przejazdem w Warszawie. Przyjechał do mnie do domu. Zmienił się bardzo. Opowiadał o żonie, o dzieciach, o tym, jak robi karierę. Rozmowa jakoś nie kleiła się. Te jego sprawy mało mnie interesowały. Po tych 10 latach dzieliło nas wszystko. Zainteresowania, poglądy. Jan łowił ryby. Wrócił właśnie z Czechosłowacji. I zamiast kilku par butów przywiózł sprzęt wędkarski. Mnie ryby już przeszły. Po 2 godzinach Jan pożegnał się, ja go nie zatrzymywałem. Zniknął na następne 10 lat. Robił karierę, jego nazwisko coraz częściej znajdowałem w gazecie. Tak gdzieś w połowie lat 70. przeżywałem życiowy zakręt. Wszystko dookoła waliło się. Postanowiłem, że zostawię wszystko w diabły i ucieknę na 2 tygodnie, najchętniej na koniec świata. Przypomniałem sobie o Piotrze i jego rybaczówce. Wysłałem telegram, wsiadłem w samochód i pojechałem. Piotr poznał mnie od razu, mimo że minęło 20 parę lat. Ucieszył się. Przygotowany pokój czekał. Jeździłem z nim łodzią tak jak dawniej. Łaziłem po lesie. Ryb nie łowiłem, bo nie miałem wędki. Któregoś dnia po kolacji Piotr powiedział: wiesz, ta wielka ryba, co ją wtedy widzieliśmy, jeszcze chyba żyje. Raz widziałem coś takiego wielkiego w tym samym miejscu, co wtedy, a nie dalej, jak tydzień. Coś porwało mi sieci. Następnego dnia rano byłem już w miasteczku. Kupiłem sprzęt i szybko wróciłem nad jezioro. Rzucałem cały dzień. Złowiłem kilka szczupaków, ale nie o to przecież chodziło. Chciałem, żeby mi stuknęła ta ryba, której kształt doskonale sobie przypominałem, mimo że minęło 20 lat. Nic, łowiłem jeszcze przez tydzień i musiałem wracać. W pracy sprawdziłem, mam jeszcze 60 dni zaległego urlopu. Zadzwoniłem do Szczecina do Jana. Początkowo, gdy zacząłem, co słychać, był zdziwiony. Powiedziałem, że byłem u Piotra. W słuchawce zapanowała cisza. Słuchaj, zapytał Jan jakby trochę skrępowany. Czy ona tam jeszcze jest? Jest. To kiedy? Za 2 dni. Spotkaliśmy się w rybaczówce. Od razu wzięliśmy łódkę i pojechaliśmy w to samo miejsce. Jeździliśmy tak kilka dni. Jan, żeby tu przyjechać, rzucił kilka ważnych spotkań, narad, ale zupełnie o tym zapomniał. Łowiąc, nie rozmawialiśmy prawie ze sobą. Po 4 dniach ja miałem dość. Jan pojechał na wodę sam. Ja chciałem się wyspać. Wrócił po kilku godzinach roztrzęsiony. Ona tam rzeczywiście jest. Rzuciłem największego mepsa i wziął. Żyłka nowa 40 pękła jak nitka. Znowu przez 3 dni pływaliśmy razem i nic. Wróciłem do Warszawy. Jeździłem tam jeszcze 4 czy 5 razy. Sam. Raz spotkałem Jana. Od Piotra dowiedziałem się, że Jan też przyjeżdżał. Częściej nawet ode mnie. Na drodze jego kariery nastąpił przystanek. Ja po pewnym czasie przestałem jeździć. Moje kłopoty skończyły się, odłożyłem sprzęt. 2 miesiące temu, późno w nocy, telefon. Dzwoni Jan ze Szczecina. Jutro jest pogrzeb Piotra. Chyba się spotkamy, zawołał. Piotr miał 70 parę lat. Wsiadłem do samochodu. Wróciłem po 15 minutach, bo przypomniałem sobie, żeby zabrać wędkę. Pogrzeb odbył się w miasteczku. Było dużo ludzi. Odwoziliśmy z powrotem żonę Piotra. W zasadzie do tej pory, mimo że byliśmy w rybaczówce 15 razy, ani razu z nią nie rozmawialiśmy. Wróciliśmy do pustego domu. Trochę głupio nam było zostawić żonę Piotra samą. Siedzieliśmy bez słów. W pewnym momencie ta siwa, nieduża kobieta odezwała się. W zasadzie to ja chciałam panom powiedzieć to już dawno, ale Piotr mówił, żeby nie. 30 parę lat temu, jak panowie byli pierwszy raz, to jak tylko ja wróciłam ze szpitala, Piotr wziął sieć. Wiedział, gdzie ta ryba jest i ją złowił. To był sum. Miał ponad 100 kilo. Zastanawiałem się, dlaczego Piotr nie przyznał się do ryby. Dlaczego zmyślał historyjki, że widział ją, że mu sieć porwała. Pewnie dlatego, że nie chciał nam tej ryby zabrać. Ryba większa niż wszystko. Wiadomości wędkarskie, styczeń 1986 rok. Autor Andrzej Kalinowski.